Witajcie drodzy widzowie na kolejnym odcinku na kanale Polish Paranormal Investigators. Dzisiaj wyprawa solowa. Będę chciał się udać do opuszczonego domu w Szanowie. Nie do tego, gdzie byliśmy na odcinku pierwszym. Wypatrzyłem kolejny taki dom. Dokładnie śledczy Kowal go wynalazł. I postanawiam się tam wybrać sam. Mam pół godziny do celu, więc zobaczymy, co tam może czekać na mnie. Więc sprzęt podstawowy, który mam ja, dzisiaj więcej będzie apek, czyli Ghost Tube Original. Myślę, Ghost Tube, uaktywniłem sobie Ghost Tube Vox, więc myślę, że podziałam też dużo na Voxie, bo nie mam SB. I z tego miejsca pozdrawiam leniwego śledczego Kowala, który nie chciał dzisiaj nigdzie wyjść, siedzi teraz w domu. Ja idę, jest dzisiaj Halloween, więc w sumie ten odcinek będzie za tydzień. Dzisiaj macie premierę odcinka typowo na Halloween, więc miłego oglądania, a ja zbieram się, nagrywam dzisiejszy odcinek, także za niedługo widzimy się na miejscu. Dzisiaj jest Halloween, więc chciałem nagrać jakiś odcinek i właśnie zmierzam to zrobić, więc lecimy dalej. Pogoda niestety mnie nie rozpieszcza, ale lecimy. Tak więc idę lasem. Nie wiem, czy coś jest widać. O, no, słabiutko. Jakieś tam światło gdzieś oddali widzę z latarni. Do miejsca zostało 10 minut. Klimat jest niesamowity w lesie. Wow. Jest w ogóle ciepło. Niestety deszczowo. Dobra, skupię się na dalszej drodze. Nie wiem, czy tam widać. Tam już jakieś jaśniejsze światła i typowo tak jakby mniej więcej zbliżam się do, no, widzicie, teraz widać. Już gdzieś są latarnie, więc ten dom ja niedługo gdzieś tu będzie. Słuchajcie kochani, postanowiłem zatrzymać się tutaj na chwilę w tym lesie i zrobić pierwszą taką próbną sesję z GT. I padły słowa przed chwilą, jak włączyłem: pamiętam cię, ale drugie, stracony. A więc zapytajmy, czy w tym lesie doszło do samobójstwa, stracenia kogoś? Po twojej prawej. Po twojej prawej. Czy jest ktoś w tym lesie? Błądzi tutaj gdzieś? Chodź za mną. Gdzie mam iść? Gdzie jesteś? Wskaż mi drogę. Taniec. Taniec. No to... nie, to mi coś nie pasuje. To jest strasznie duża kałuża. Będę musiał przejść chyba jakoś bokiem. W ogóle jestem strasznie daleko od centrum miasta, więc w sumie sam się tu gubię. Przejdźmy lasem. Pobaw się ze mną. Dobrze, pobawmy się. Gdzie jesteś? Nie ukrywaj się. Daj jakąś wskazówkę, gdzie mam cię szukać.
i ciężka przeprawa. Dobra. Tu jest jakaś ścieżka, może ominąłem tą kałużę wielką. Dasz jakąś wskazówkę? Za chwilę wychodzę z tego lasu tutaj. Pociąg. No kochani, jesteśmy już naprawdę niedaleko. Zostały 4 minuty. Napięcie, powiem szczerze, rośnie, bo nie jestem sam. Jest ciemno. Także no i ten las. Tutaj no nie widać. Teraz idę akurat chodnikiem. To jest taka droga. Więc w sumie na razie nie używam światła, bo muszę oszczędzać baterię. Tu się teraz taka droga kończy. I nie wiem, czy jeszcze chcę dalej mam iść, czy... Czy tu mam skręcić na bok? Tak, mam skręcić tutaj. Tak wynika. Dobra, zobaczę. Zaraz widzimy się przy tym domie. I słuchajcie, stoję właśnie koło tego domu. Jestem na miejscu. Tutaj nawet jest zagrożone. To znaczy, żeby no, nie chodzić. Na razie nasłuchuję. Zobaczymy. Myślę, że to jest torta, chyba jest już tabliczka. Nie wiem, coś widać. Słabo, nic. Podejdę bliżej. Drzwi tam chyba są otwarte. Wejście do wam. I jest wejście główne. Tu jest drugi opuszczony. Wow. Nieźle. Nie wiem, czy nie trzeci. Ale klimat. Niesamowity. Zobaczę ten mały najpierw. Gdzieś. O, no to też dobra. Nic. Tam jest. Nie ma jeszcze. Okej. Wyłączam. Dajemy tryb samolotowy. Chodźmy w towarzystwie. Może pierwsze K2. Tylko jak ja to wszystko utrzymam? Nie, K2 gdzieś się odłoży, jak się skupi na jakimś miejscu, więc wybieramy kostkiwa, żeby mieć latarkę dalej. Original. Niemądry. Czekajcie. Co nam... O, dobrze.
Wow. Było słychać coś. Ewidentnie jakieś właśnie... Możliwe, że jest tu jakiś właśnie bezdomny. Więc kurde... No nie wejdę chyba. Więc no nie wiem, zrobimy sobie po prostu odcinek chyba wracając. I... W lesie może... Nie wiem. Bo to jest ryzykowne. Modlić się. Modlić się. Mam się pomodlić o ciebie? Za ciebie? Spanie. Spanie. Czy ktoś jest w tym domu? Straszny klimat jest, naprawdę. Typowo Halloween. Nie wiem, co robić. Zatrzymaj nagrywanie. Dom w środku lasu. Dość duży, puszczony. Te dźwięki były. Nie wiem. Dojdę jeszcze raz, zostawię na GT-czu. Dwadzieścia sześć. Halo, czy jest tam ktoś? Brat. Tutaj pusto. Thank you.
Czy jest tam ktoś? Halo? Klęczeć. Dlaczego mam klęczeć? Dużo szkła. Dobra. Wow. O ja. Dobra, jeszcze odczaję górę. Strych. Czy ktoś tam jest? Halo? Jak umarłem? Jak umarłem? Zaraz się trochę przestraszyłem. Nieźle. Jakie wejście. Przełączę się teraz na GT Vox. Czy ktoś jest w tym domu? Halo? Jest tu ktoś? Przestań pogodę chcę ci słychać. Czy ktoś tutaj jest? Słyszę, jak coś chodzi. Ktoś? Otrzymuję. Dlaczego ten dom jest opuszczony? Słyszę, jak chodzisz. Chyba ktoś chodzi. Nie.
Ale słyszysz? Słyszę, możesz mówić. Dobra, góra zwiedziona, dech zwiedziony. Skupię się tutaj teraz. Tu jest takie pomieszczenie. A ty pewnie. Zobaczmy tutaj. Czy komuś sobie pora poda? Mirają. Mirają. Ranić. Nic się nie boi. Serwidor. Dobry wywód. Cności. Trzymuje się. Ajka. Jeszcze. Dobrze, drodzy widzowie, zaczynamy śledztwo. Także to, co tutaj mamy, to dwa rempody, K2, latarkę i dzisiaj aplikacji więcej. Więc no... Spróbujmy nawiązać kontakt. Zostawiam K2 przy oknie. Zostawiam tutaj urządzenie, które możesz dotknąć w ten sposób. To urządzenie da znać, że tutaj jesteś. Możesz wpłynąć także na urządzenie, które stoi tutaj na parapecie, albo przemówić do urządzenia. Zostawię rękoda jeszcze w jednym miejscu. Nie wiem, jak tutaj ta latarka świeci. Czy jest to? No, słabe światło, ale dobra, chodźmy. Drugiego rękoda zostawię tutaj. Jak będziesz przy tych schodach, dotknij to urządzenie. Jeżeli ktoś tutaj jest, niech da jakikolwiek znak na urządzenia, które stoją na parapecie. Pierwsze urządzenie, na którym świeci zielona dioda, możesz dotknąć, wpłynąć na niego, by... by skala się powiększyła, by były skoki. Takie lampki unieść w górę możesz. Drugie urządzenie możesz dotknąć, da mi znać, że tu jesteś, no ono zapika głośno. Spróbuj. Drugie takie urządzenie masz koło schodów tam na dole. Czy na tym samym piętrze, na którym jestem teraz.
Widzisz tutaj. Pokażę ci jeszcze raz. W jaki sposób możesz dotknąć? Zbliżając się. Właśnie tak. Spróbuj przemówić. Albo wskazać aktywność na urządzenia. Tak, jestem gościem w tym budynku. Mam nadzieję, że nie grozi mi tu krzywda. Proszę, czy możesz płynąć do któregoś z urządzeń, jeśli tu jesteś? Wobec ciebie. Wobec ciebie? Dźwięk był taki, a zaraz muzyczka. Creepy. To mówisz nieco. Ten deszcz się znowu zaczął padać. Znowu jest... No. Że mogę... Co możesz? Zostawię te lampody tutaj. Weźmy kadłubkę na górę. Na górze są takie dziwne dźwięki. A tu przełączymy się na zwykłe GT. Proszę słuchać. Proszę mów. Słucham. Ciężko sobie. Ale chyba sobie radzę, nie? Co wy na to widzowie? Napiszcie w komentarzu, jak mi poszło. Ten strych jest trochę creepy. Dźwięki są dziwne jeszcze przez ten deszcz, ale słychać jakby takie chodzenie. Rempody są na dole. Tu jeszcze wbiję, ale nie, nic tu ciekawego nie ma. Czy ktoś tutaj jest? Może dać znać, na którejś z urządzeń. Wow. Ale leje. Gin. Grozi mi krzywda tutaj? Chyba nie powiesz, że zawali się zaraz ten budynek i zginę. Co tutaj się działo? Ktoś tutaj... Chyba widzicie... Celował... Ktoś tutaj celował w to okno... Kamieniem jakimś... Zaraz falone. Oh.
Przemówisz. Albo wskaż aktywność na urządzeniach, które trzymam w dłoni. Zdrych jest naprawdę creepy. Zdrych, można, znaczy można powiedzieć, takie drugie piętro. O, naprawdę tutaj jest lipny dach. Nie chcesz gadać? To byłem ja. Dobra, strych mamy przypatrzony. Czy strych? Drugie piętro. Ale wygląda jak strych. No zobaczcie sami. Jak się wychodzi. O, telefon leci. Dziwne, mam tryb samolotowy, a K2 zawibrowała. O, to chyba od ruchu. Dobra, zobaczmy jeszcze. Jeszcze raz spróbujmy tutaj. Nic nie słyszałem, lampody nic. Ten gościb nic. Może Siri. Spróbujemy sobie. Jeżeli tu jesteś, wpłyń na urządzenie, które trzymam w ręku, bądź na parapecie. Na urządzenia, które są na parapecie. Możesz wyświetlić jakiś obraz, wyświetlić coś, coś mi pokazać. Dziwnie, latarka się tutaj nie włącza. Jest. Słyszałem coś. Jest obraz. Jest właśnie jakiś dom. Tak by go... Jakiś tutaj, nie wiem, posąg? Czy aby tu ktoś stał? Jakimś takim, nie wiem, ale jakieś nawiązanie to ma, także burza mózgów i w komentarzach spróbujcie rozszyfrować, o co może chodzić. Czekamy na coś kolejnego, to już znika. Wreszcie coś się pokazało, jest ciekawie. Teraz cię nie słyszę. Więc teraz masz przewagę. Możesz swobodnie pokazać obraz. Możesz wpłynąć na urządzenia, które stoją na parapecie. Spróbuj to zrobić. Spróbuj je dotknąć. Proszę cię o to. Możemy się umówić tak, że jeżeli to zrobisz, ja wyjdę stąd. Nie chcę tutaj zakłócać twojego spokoju. Przyszedłem zobaczyć, czy po prostu tu jesteś. Czy błądzisz tutaj. Czy może mogę jakoś ci pomóc. Nie musisz się obawiać. Nie wierzę. Nie wierzę w to, co się stało.
Czy wy to widzieliście? Stoję tak w miejscu i Rembrandt zapikał. Jak to się stało? Teraz nie wiem co dalej. Nie sądziłem, że tak się stanie. Naprawdę. Ale zachowuję spokój. Tym razem przyjmuję to twardo. Dobrze. Możesz spróbować jeszcze raz? Albo tym drugim na dole? Usłyszę. Dziwny dźwięk. I co? Na razie miałem tylko jeden obraz. Nie chcesz mi jeszcze czegoś pokazać? Bądź wpłynąć na coś? Dotknąć tutaj urządzenia. Drugiego. Jest. Jest dom. Co jest? To jest niezwykłe, bo jest las obok tego domu. No to czajcie to? Jest dobre nawiązanie. Niesamowite to jest. Nagramy, żeby się nagrał jeszcze na Instagrama. Także widzicie, no mamy dom i las obok. Idealnie pasuje. Niesamowite. Drugi obraz. Drugi obraz. A możesz czymś poruszać albo rzucić czymś, tylko nie we mnie? Oj, fajnie jechał pociąg, ale tak bym tego tam nie złapał. Coś był, jakiś dźwięk, ale to może być właśnie deszcz. Niestety nie mam wersji Sira pełnej. Tu akurat Ghostkeep troszkę za drogo ją puszcza, bo pełne wersje GT Original i GT Vox mamy za 40 zł rocznie, a tu mamy 80, więc no. Wykorzystuję na razie to, że to jest dość nowa aplikacja i dość fajna coś tu dla tak. No. Ale no troszkę za dużo. Tak będzie? Spróbujesz dotknąć? Jeszcze raz cię proszę. Kto rozbił to szkło? Dlaczego ten dom jest opuszczony? Jakieś dzieci są. Twarze, no takie dość nawet widoczne. Nagrałem, dobra. Trzeci obraz. Całkiem ciekawie. Czy te dzieci tu mieszkały?
co oprócz kapania było słychać takie dziwne. Dobrze. Jeszcze raz zwykły gościn. Boże, jak ja to nie... Pobaw się ze mną. Ostatnia szansa. Zbieram za chwilę te przedmioty z parapetu. I wyjdę. Wyjdę stąd, jeżeli nie jestem tutaj mile widziany. Ale mogę wyjść stąd szybciej, jeżeli ich dotkniesz. One nie zrobią ci krzywdy. Dziwne. Dziwne dźwięki. Oprócz takich właśnie uderzeń kropli grób. No ciekawe. Ktoś tutaj kogoś pogrzebał? To niemożliwe chyba. Kadłuka to już do czyszczenia. Wrasowajmy. Jeszcze chcę zobaczyć bardziej ten dół. Dzisiaj wolę latarkę z telefonu. Jeszcze napadało tego deszczu i trzeba wrócić. To jest najgorsze. Dobra, tutaj mam jednego rękoda, idziemy po drugiego. Naprawdę ciężko. W sumie jak na jednego to i tak troszkę mam tych rzeczy. Dobra. Góra jest załatwiona, byliśmy. Tutaj środek był. Dziecko i było. O! Dziecko, patrzcie. I mieliśmy. Mieliśmy dzieci na masierze. Za bardzo zwiedzać tu nie ma czego, bo no, rzeczy tu żadnych nie ma. Wiadomo, już chyba dom został splądrowany. Albo ktoś się po prostu wyniósł. Ktoś się po prostu wyniósł, albo... Albo zwyczajnie, no, opuszczony. A później ktoś splądrował, no nie wiadomo. Jeszcze przejrzę tak troszkę te budynki obok. Zobaczymy, czy coś tam jeszcze ciekawego znajdę. Muszę posprawdzać, czy mam wszystko. Woda. Może tam na górze coś już przecieka. Zobaczcie, jaka fajna pajęczyna. Dobra, tu to. Gdzie
silny dźwięk. Co ja jeszcze? Jeszcze się jednak upewnię, że faktycznie wziąłem wszystko, co mi napadło. Tak. Dobra. To już bateria mi powoli pada. Myślę na niej dokończyć ten odcinek. I tamtędy. Dobra, tu jest to wejście. Wyjście, więc wychodzę z tego budynku. Proszę, nie podążajcie za mną. Zostańcie w tym miejscu. Nie podążajcie za mną. Jest to prośba. Jest to prośba, a zarazem nakaz. Przepraszam. Rozkaz. Za co mnie przepraszasz? Nie przepraszaj. Po prostu zostań w tym miejscu. Dobra, także tu patrzyliśmy. Teraz znowu słabiej pada, ale wcześniej było. No tutaj jest jakieś właśnie śmietnisko. Tak. Dobra, ale tutaj nie ma za dużo. Tu jest. Tu byliśmy na dole. Tu nic, popatrzcie. Nie wszyscy. Schody donikąd. Tak. Znów. Jest naprawdę ciekawe. No co? Tutaj też nic ciekawego. Tu jest jeszcze jakieś pomieszczenie takie dziwne, małe, jakaś piwniczka. Jeżeli ktoś tutaj jest, może powiedzieć coś na to urządzenie tutaj. Ale tutaj chyba cisza. Także tu byliśmy. Zobaczmy jeszcze tutaj. Grzesznik. Dobra, tu nie ma nic, a tu? Ciekawiej. Ale te drzwi są otwarte. Też. Wow. Udało się wejść. Halo? To jest drugi dom. Słuchajcie. Ciekawie, nie? Urbex, bardzo fajnie. Ale no wiecie, tu raczej też będziemy mieć takie nijakie odpowiedzi jak w pierwszym domu, więc po prostu już będziemy się tak zwijać i wyjście, zobaczcie, widzisz, wyszliśmy tak samo, więc też nie jest jakiś bardzo duży, ale na pewno większy niż ten poprzedni. Albo powiem szczerze, że może nie, byliśmy właśnie w nim, tylko tutaj jest taka jakby druga strona, z drugiej strony budynek do rozbiórki, więc to była, przesuń się, to była ostatnia okazja, żeby go zwiedzić i nagrać. Więc słuchajcie, z tego miejsca będę się z wami żegnał i chyba mnie słabo widać. O, słabo mnie widać. Dziękuję za oglądanie odcinka. Jest to solowa wyprawa, więc no nie było łatwo.
ale myślę, że podołałem, że odcinek wam się spodobał i pędzę do domu oglądnąć premierę odcinka halloweenowego. Będę z wami, także trzymajcie się. Myślę, że już nie nagrywam outra, no bo po prostu zostaje mi tylko wędrówka i myślę, że to by było na tyle, więc dziękuję za oglądnięcie i do następnego.